Dobra, od nowa idziemy. Od nowa idziemy. To nie ma sensu. Muszę mieć ako. Muszę mieć ako, no. Stoper. Start. Leci. Użyj. Czekałem, aż mnie zaatakuje, ale coś mu długo to zajęło. Ops. Dwójka. Oj! Trójeczka. O, czegoś się odbiłem. Co? No w sumie łapy jego mogę parować, no nie, bo to trochę mu ładuje posturę. On i tak dosyć rzadko ten... Wolno mu się ona regeneruje, nie? No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Mamy połowę życia. Dobra, chodź tu, ogrze, chodź tu, bo zaraz ten koleś tam na nas zobaczy. Pyk. Dobra. W sumie plecy też mogę parować. I nogi. Ładnie, paczek posturka idzie do góry. Boom! No i tak do końca walki napierdalej. Tak by było dobrze. No kurde, nie trafił mnie.
Człowieku! 4,59, no 5 minut. Czyli dwa razy krócej niż ostatnim razem się udało, ty. Bong, bong, bong. Up. Dobra, jedynka. O, nie trafiłem go. Boom. Giobu tego bez atakowania fajny. Czy tak głupio gram? Uju. Zaraz, spokojnie, kurwa. Dam tak. Atakuj mnie, no! O tu Boże, byku. Atakuj. No, atakuj! Aaaa! Kurwa! Jakbym pokonał już Genichiro, nie? Bo słońce by było w innym miejscu po prostu. O!
No to prawda, te duchy też się tego. No i zmienia się właśnie pora dnia, nie? Że inaczej na przykład to teraz mówi, światło inaczej pada teraz. A jakbym pokonał Genichiro, to by inaczej padało, nie? Roti pode mnie. Jak chcecie sobie łatwo poradzić z tymi ziomkami, to można o tędy zrobić, tak o. Wow! Nie trafiłem go na szczęście. Skupiony jestem. Aż za bardzo. No szkoda, jakby można było z katanę schować, to by było zajebiście. No, byłoby łatwiej po prostu. A tak to kurde, czasami ten przypadkowy R1 wskoczy. I dupa. Genichiro tak masz, jak go nie atakujesz, to jest dosyć tego, mało agresywny wbrew pozorom. Dobra. Ale myślałem kiedyś, żeby zrobić wyzwanie, żeby ekran był do góry nogami. No nie, przechodzić Sekiro. I kamerkę bym wtedy ustawił z tyłu, żeby było widać, że na ekranie faktycznie jest odwrócony ten, nie? Po prostu bym w opcjach, wiecie, w Windowsie bym odwrócił kamerę po prostu, nie? Obraz z monitora. Skoro tak bardzo byk przeszkadzał dziś, to proponuję kiedyś challenge Sekiro, ale wszyscy przeciwnicy to byk.
Wiecie co? Ja wam powiem szczerze, mówię, największy ból, jaki mam związany z tym bykiem, to że udałoby się go zrobić za pierwszym razem. I ten jeden błąd, który popełniłem, te jedno miśnięte parowanie spowodowało, że przez następne półtorej godziny męczyłem się niemiłosiernie. To mnie najbardziej boli. Jakie ogromne konsekwencje spadły na mnie przez jeden głupi błąd. Potężne po prostu. No, ale udało się przez to przebrnąć, no nie to najważniejsze. Nie robimy błyskawic jak coś. Wow, wow! Co? Ła, kurde! Jezu, zapomniałem jak on ataki w ogóle ma. W sensie jak nie bijesz go normalnie, że tak powiem, no nie? Ła! Jezu! Jedziemy z małpkami, lecimy z małpkami, lecimy z małpkami, lecimy z małpkami. Dobra. Jedna leży. Z Astrobotem to ja w ogóle mam wrażenie, że po prostu... Z Astrobotem to ja mam wrażenie, że ludzie odkryli gry Nintendo po prostu. Że ludzie, którzy mówią, że o Jezu, Nintendo, ja nie lubię gier Nintendo, nie lubię Nintendo i tak dalej, zagrali w Astrobota i mówią, o Boże, ale to jest zajebiste, a Astrobot to jest gra Nintendo, tak naprawdę, tylko w innej skórce, ja bym powiedział, no nie? To jest gra Nintendo, tylko w innej skórce, po prostu, nie? No. Bąk. No, żeby szybciej trochę ją tu ładować. O Jezu! Już wiem, co zrobiłem źle. O! Zbara ją! Mieli w co grać przez całe życie, nie? Na ludzie. Kurde, może do tysiaka, powiedzmy, no nie? No i była taka merka Elgato, którą tak bardzo dużo ludzi polecało, że totalny top. No ale mi się nie podobała, mi się mega taka merka nie podobała. Nie polecam. Strasznie dużo szumu, bardzo dziwne kolory. Masakra po prostu. W sensie, o ta moja kamerka za 120 zł, którą kupiłem 3 lata temu,
podoba mi się dużo bardziej niż ten Elgato za 600, no nie? Naprawdę. Ja w ogóle nie trafiam jej za bardzo. O, teraz została. O, jak w beret dostała, ty. O! Przepychanka z małpą. What? Pierwszy raz widziałem, żeby małpa przerwała kombo, ty. Autentycznie. Dziwne to było. Bang. Bong. Myślisz, że ludzie mogą zapomnieć o Stalkerze na przyszłoroczny TGA? Przez co dat wydanie stan techniczny na premierę? Możliwe, no. Zresztą Cyberpunk totalnie w nominacjach był olany rok późniejszych jakby, no nie? Bo wiadomo, Cyberpunk wyszedł w grudniu, więc dopiero rok później był na TGA. Dostał chyba tylko nominację do najlepsza muzyka chyba i tak nie wygrał. Pewnie ze Stalkerem będzie podobnie. Ale jak chcą, tutaj szybka uwaga, jeśli jak chcą, to potrafią złamać tę zasadę. Bo God of War Ragnarok wyszedł w listopadzie, tam bodajże 8 czy 7 listopada, a i tak był zaliczony do The Game Awards, mimo że teoretycznie do listopada, tylko gry, które wyszły maksymalnie w październiku. A jednak złamali tą zasadę dla God of War Ragnaroka, nie? Więc to jest takie timey-wimey, że tak powiem, no nie? Czy Sony posmarowało, żeby Ragnarok dostał ten nominacje jeszcze w ramach tego? Nie wiem. Zapomniałem, że ja mogę podpalić w ogóle małpę, ty. Uff.
Oj, 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 jeszcze druga faza przed nami. A druga faza będzie trochę łatwiejsza, myślę. Kurde, już mnie ręka boli od tego parowania ciągłego. Mogę do końca października go zrecenzować i zgłosić do nominowanych. Aha, może i tak, no. No ale nie zmienia to faktu, że jest to jednak, wiesz, obejście tej giby reguły, nie? Więc jak chcą, to można, nie? Oj, 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 oj. Druga faza to będzie ten, druga faza to będzie naprawdę tak, ostry hardcore, ostry hardcore. Będzie musiała być bezbłędna. Może tak być, no szalony, może tak być, okej, 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 no. Dobra, dobra, trzymajcie kciuki, bo ja żadnego leczenia już nie mam, znaczy mam jeszcze jedne granulki. Mam jeszcze jedne granulki, które od razu użyję, bo i tak mam mniej życia niż one mi dadzą. Czy mam coś, co mi pomoże pomóc jakoś sensownie? Nie mam, nic mi nie pomoże. Dobra, użyję tak czy siak, bo i tak mam życia tyle, że... Sony, Kojima i From Software to bardzo wielkie uznania mają na TGA. To prawda, to prawda. Mówię, ja mam taką teorię, że jeżeli ten, jeżeli okaże się, że grę roku wygra Shadow of the Earth 3, to oni tą zmianę w regulaminie zrobili tylko po to, żeby tak się stało, nie? Naprawdę. Dobra, full skupienie, baby. W dupsko. To są dosłownie slapy, slapy w dupsko małpy. Bitch slapy. Łop! Pro tip, od małpy lepiej uciekać do tyłu od krzyku, bo wtedy mniejszy, bo tam ma mniejszy zasięg. Uuuu! Szury już zrobimy! I tak, wiesz, tego, że tak powiem, dwie godziny, w cudzysłowie, zmarnowane zostały, nie? Więc już polecimy szurę. Ale powtórzę kiedyś to wyzwanie. Powtórzę kiedyś to wyzwanie, żeby zrobić je bardziej elegancko. I wtedy zrobimy ten, wtedy zrobimy Immortal Severance.
Wow! Co to za piruet był? No Emma będzie bita, no. Ciekawe swoją drogą, czy te... Czy te beach slapy będą tego, wybijać Ishida z równowagi. Fajnie by było kiedyś zrobić też wyzwanie, że bez kombatartów, nie? Tylko, że problem jest taki, że nie da się pokonać byka w takim wypadku. Znaczy nie, w sensie, sorry, ja źle mówię. Żeby przejść bez użycia w ogóle Kasubimaru, nawet bez parowania. Ale wtedy trzeba by było skipnąć byka. Byka nie da się zrobić totalnie, w ogóle, nie? Więc raczej odpuszczę sobie. Ja nie lubię skipować bossów w wyzwaniach, szczerze mówiąc. Chyba, że to jest absolutnie konieczne, ale... Nie wiem, jakoś tak czuję, że wyzwanie jest takie niekompletne, jak skipujesz bossa, nie? Co?! Ajajaj. Bo można by było też bez combat artów kiedyś spróbować, ale to zobaczymy, no. Bo nie wiem, czy to jest w sumie możliwe w ogóle bez combat artów kompletnie. No bo okej, tam zadasz trochę obrażeń bossowi, nie? Ale jak masz go pokonać ostatecznie, że tak powiem? Jak załóżmy taki genii, który cię w ogóle nie atakuje. Jak ty go nie zaatakujesz pierwszy. Kurde, no i cała postura zeszła, widzicie? Dobra, jedna piąta życia zdjęta. I nie mam żadnego leczenia. A, bez kitu. Więcej bólu będę zadawać tej małpie wtedy. I płako.
Ale użyjmy sobie drugiego Ako, co mi szkodzi. O nie! Now shit got serious. O kurde. Oj, oj, oj. Nie trafiłem go ani razu, ty. Kurde, powiem szczerze, aż zastanawiam się, czy tego nie przerwać z tego powodu, że jestem na hita. A nie mam tego posążka? Nie mam. Kurde, aż się zastanawiam, czy tego nie przerwać, kurde, szczerze mówiąc. Bo to jeszcze w chwilę potrwa, nie? Ale postura już mu ten, postura już mi nie spada za bardzo. Kurde. Uuuu.
Kurde, daj mi jakieś fajne ataki, małpeczko. Zagrałem bezpiecznie. A może wiecie co? I tak mam mało życia. Jezu, ile to trwało! Boże! Ile czasu bez leczenia, człowieku! Co to było? Jeszcze raz, żeby nie mieć tego... laga na dźwięku. Dobra. Ale spróbuję tego Ishina też zrobić w podobny sposób, nie? Spróbuję zrobić Ishina na zasadzie jeden atak, parowanie, atak, parowanie. Zobaczymy, czy uda się wejść w taki ten, w tenis with katanas. Ciekawy jestem w sumie. Bardzo.
Aj! Kurde, myślałem, że zdążę. Myślałem, że zdążę tego jeszcze zrobić unik, ale nie zdążyłem. Że tak powiem, z premedytacją wyprowadziłem całe combo. Kurde! No zgridziłem, właśnie o tym mówię. Dobrze, Repsak mówisz, greedy to było, to fakt. Co? Ajajajajaj. Dobra, zobaczymy. Jest! Udało się! Dobra, udało się. Przejść Sekiro bez atakowania kataną.